Dziś, zgodnie z waszym wyborem w ankiecie na karcie społeczność, przyjrzymy się reprezentacyjnej sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim. Już teraz zachęcam was do pisania w komentarzach propozycji do kolejnego odcinka. Zrealizuję tę, która pojawi się najwięcej razy. Jarosław Bako to jeden z najlepszych polskich bramkarzy z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, zatem nikogo nie powinno dziwić, że w jego reprezentacyjnym CV widnieje naprawdę pokaźna liczba występów. Z uwagi na piłkarską posuchę w tamtych czasach, nie dane mu było jednak wystąpić na żadnym wielkim turnieju. Mistrz Polski w barwach Zagłębia Lubin oraz mistrz Turcji z Beşiktaşem. Łukasz Broś był sprawdzany przez trenerów Waldemara Fornalika oraz Adama Nawałkę. U żadnego z nich nie zagrzał miejsca na dłużej, wobec czego jego reprezentacyjny licznik zatrzymał się na 3 występach. Mateusz Borek nieco się zagalopował, nazywając kilka lat temu Pawła Dawidowicza nowym Matsem Hummelsem. Co prawda rozwój naszego defensora skutecznie hamowały i niestety wciąż hamują kontuzje, jednak przypięcie takiej łatki może ciążyć, a co gorsza często jest wypominane przez kibiców. Podczas eliminacji do Mundialu 2022 defensor dawał argumenty, że nasza kadra może mieć z niego sporo pożytku. Najwyższa pora podkręcać zatem statystyki. Na lewo od Dawidowicza, zawodnik z bliźniaczym bilansem reprezentacyjnym jak Broś. Tomasz Lisowski. Grając w Widzewie, został powołany przez Leo Benhakera na słynne zimowe zgrupowania polskich ligowców. Przez chwilę wymieniano go w gronie potencjalnych kandydatów do wyjazdu na Euro 2008, jednak ostatecznie nie znalazł się w samolocie do Austrii. Urodzony w Ostródzie Bohdan Masztaler jest jednym z 22 piłkarzy, których Jacek Gmoch zabrał w 1978 roku na Mundial w Argentynie. Polacy mieli wrócić ze złotem, skończyło się na mocno rozczarowującym wówczas 5. miejscu. Masztaler wystąpił w 4 meczach czempionatu, a wcześniej był ważną postacią drużyny w eliminacjach. Prawdopodobnie miałby w swoim dorobku srebrny medal Mistrzostw Świata z 1974 roku, jednak obraził się na trenera Górskiego, bo ten dwukrotnie pominął go w swoich kadrowych wyborach, zatem zawodnik sukcesywnie, pod pretekstem kontuzji, odmawiał udziału w zgrupowaniach reprezentacji. W Polsce kojarzony głównie przez pryzmat występów w Gwardii Warszawa. W narodowych barwach uzbierał 22 występy i zdobył 2 gole. Marcin Burkhardt start w piłce miał fantastyczny. Szybko został ogłoszony jednym z najlepszych młodych piłkarzy w Polsce i wróżono mu ogromną, międzynarodową karierę. Wciąż był nastolatkiem, gdy uznawano go za najlepszego zawodnika mocnej wówczas Amiki Wronki i gdy debiutował w reprezentacji. W Legii, z którą sięgnął po Mistrzostwo Polski, jako ostatni piłkarz nosił koszulkę z numerem 10. W 2006 roku został on zastrzeżony dla Kazimierza Dejny. Mniej więcej w tym samym czasie Bury zaczął obniżać loty. Finalnie w biało-czerwonych barwach zaliczył 10 meczów, ostatni w wieku 22 lat. Swego czasu Adrian Mierzejewski był najdroższym zawodnikiem wytransferowanym z Ekstraklasy do zagranicznej ligi. W czerwcu 2011 roku Trabzonspor zapłacił za niego Polonii Warszawa aż 5 250 000 euro. W kadrze zadebiutował nieco ponad rok wcześniej i aż do momentu objęcia sterów przez Adama Nawałkę był stale powoływany i nazbierał pokaźną liczbę występów. Wymagający dyscypliny Nawałka zaprosił go na swoje pierwsze zgrupowanie, na którym nie spodobało mu się zaangażowanie pomocnika, wobec czego postanowił zrezygnować z jego usług. Szkoda, bo ten w tureckiej lidze prezentował się naprawdę bardzo solidnie. Nawet gdy obrał drogę piłkarskiego obieży świata, występując w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii i Chinach,
Sam bez zbędnego szczypania się w język stwierdzał, iż dziwi się, że jest pomijany w powołaniach, bo nie widzi w Polsce lepszego zawodnika na swojej pozycji. W swoim reprezentacyjnym życiorysie ma występ na Euro 2012. Wchodził z ławki podczas meczów przeciwko Rosji i Czechom. Ponadto może się pochwalić golem strzelonym Argentynie. Mało kto będzie pamiętał, że był to trzeci garnitur Albicelestes. Adam Fedoruk swoją piłkarską karierę związał z odległym rejonem Polski. Przez 8 lat występował bowiem w Stali Mielec. Dobre występy w klubie z Podkarpacia nie umknęły uwadze selekcjonerów reprezentacji, którzy 18-krotnie stawiali na niego w meczach kadry. Głównie w sparingach, bo tylko 3 z nich były starciami o punkty. Z Anglią, Turcją i Azerbejdżanem. Jedną z 3 dużych niespodzianek w kadrze na Mistrzostwa Europy w 2008 roku był Tomasz Zachorski. Napastnik wpadł w oko Leo Benhakera, choć wydawał się znacznie mniej przebojowy od swojego młodszego kolegi z ataku Górnika Zabrze, Dawida Jarki. Występ na wielkim turnieju często jest motorem napędowym do zrobienia większej kariery. Niestety nie w przypadku Zachorskiego. Andrzej Zgudczyński poleciał na Mundial 1986 jako dwukrotny mistrz Polski w barwach Górnika Zabrze oraz świeżo upieczony król strzelców Ekstraklasy. Nie był jednak pierwszym wyborem Antoniego Piechniczka. Zagrał tylko nieco ponad kwadrans w wygranym 1-0 meczu przeciwko Portugalii. Były to jego ostatnie minuty z orzełkiem na piersi. Uzbierał w sumie 5 występów. Warmińsko-mazurskie zestawienie zamyka Sylwester Czereszewski. Kolejny piłkarz, którego kariera przypadła na suche czasy polskiej piłki reprezentacyjnej. Pod koniec poprzedniego stulecia był jedną z wizytówek Legii Warszawa. Zdobywał w jej barwach Mistrzostwo Polski, Krajowy Puchar i Superpuchar, Puchar Ligi oraz sięgał po koronę Króla Strzelców Ekstraklasy. W reprezentacji rozegrał 23 mecze, w których 4-krotnie wpisał się na listę strzelców. Na koniec w ramach ciekawostki dodam, że tym razem wybierałem z grona 15 piłkarzy, bo właśnie tylu reprezentantów Polski urodziło się w analizowanym województwie. Jeśli mógłbym was o coś prosić, to o pozostawienie łapki w górę, o ile oczywiście ten materiał wam się spodobał. Zwiększy to jego zasięgi i być może dzięki temu dotrze do szerszego grona odbiorców. Za każdą z nich bardzo wam dziękuję.